Pierwsze piwo uważyłem w domu w 2013 roku. Pomysł zaczerpnąłem z internetu. Po prostu dowiedziałem się, że można sobie uważyć w domu piwo. Ściągnąłem cały zestaw do ważenia i ważyłem. Piwo wyszło bardzo dobrze, byłem zadowolony. Rodzina też spróbowała, więc pojawiały się następne piwa, następne style piwne. W sumie w domu to zrobiłem 20 parę styli piwnych. Fakt, że wszystkim moje piwo smakowało, stwierdziłem, że trzeba postawić browar, przejść na większe garnki. Zacząłem od 30 litrów, w tej chwili ważę 1500 litrów za jednym raz. Już nie w garnku, już się w garnku nie da mieszać ręcznie, to już tak jak Państwo widzą, z tyłu jest cały mój sprzęt do ważenia. No, cały proces ważenia zajmuje około 8 godzin, tak. I w tym czasie wyjdzie 1500 litrów, na gotowo wyjdzie około 1300. W tej chwili styli piwnych ważę około 4, ale gatunków piwa, że tak powiem, moich rodzajów jest 11. Flagowym moim piwem jest Nadziak, to jest piwo pszeniczne, górnej fermentacji na drożdżach bawarskich. Następnie jest Supraskie, to jest polski ale, chmielony na polskich chmielach z polskich plantacji. A następnie już są różnego wariacje IPY, APY, mocno chmielone piwa na chmielach amerykańskich. Moje piwa można kupić w sklepach głównie specjalistycznych, które mają szeroki zakres piw kraftowych oraz w kilku restauracjach w Białymstoku i w okolicach.